Oka Hejsi widział Janusz Pijanka w szamanie w kamiennym wigwamie. Właśnie, słuchajcie, byłem dzisiaj u znajomych fryzjerki. Proszę bardzo, zobaczcie, idąc do fryzjera można dostać jedzonko, zobaczcie. Dwa kawałki z kurczaszka odsmażyłem właśnie przed chwilą i teraz będę je jadł, ale jeszcze, proszę Państwa, mam, proszę Państwa, kluski parowe. Proszę, i już odgrzewam kluski parowe. Trzy mi wystarczą. Tak szybciutko w tym czasie się będą tutaj się zagrzeją się pod pokryweczką. Damy tą szklaną, żeby jest wyższa. Tak, a ja zrobię sobie tutaj na tarce, zrobię sobie jeszcze suróweczkę. Suróweczkę zrobimy z marcheweczki. Już otarłem na tę marchewkę. Tu może niedużo zrobię na ten talerzyk. Herbatkę zrobiłem. Nie mam jabłka. Myślałem, że mam jabłka. Dwa jabłka we Francji zostawiłem. Ale nie robiłem nigdy. Słuchajcie, nigdy nie robiłem z pomarańczy. Może z pomarańczy zrobimy surówkę. No co? A, i marchewkę, słuchajcie. Miałem marchewkę i wam powiem, jak przechować marchewkę, żeby ona się nie popsuła. Jadąc do Paryża, wziąłem i położyłem do pół szklanki marchewkę. Słuchajcie, takie ala małe korzonki były. Patrzcie, nie zwiędła, nie popsuła się. Jest dobra marcheweczka. Także sposób na przechowanie w bloku marchewki. Hoka hej. Widzicie. Zjemy. To nie jest ta marchewka, którą dostałem od takiego byłego znajomego, który handluje po targu. Tylko inna. Tamtą zaraz weźmiemy. Z jabłkiem by było może lepsze. O, a tutaj jedna cebula mi została. Zobaczcie, wykwitła już. Dwa tygodnie mi nie było. A kupiłem trzy cebule. Także zrobimy marchewkę z cukrem. O, ale będę miał suróweczkę dzisiaj. W ogóle bym jej nie robił. Ale to mięsko, tak się wszystko razem złożyło i co innego planowałem. Może ten boczek bym zjadł. A tutaj dzisiaj mam od fryzjera. Idąc do fryzjera dostajecie, słuchajcie, no jak ja mówię, ciastem mnie poczęstowano. Gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie, widzicie. To jak mówiłem, nie martwcie się o jutrzejszy dzień. Jak Chrystus mówił, jutrzejszy dzień się będzie sam o siebie troszczył. Także surówkę mamy. Kluski parowe. Nigdy z tym nie robiłem. Zrobimy z mandarynką. Proszę, obieramy mandarynkę. Skórki nie powinno się wyrzucać, tylko zostawić, żeby potem dla aromatu było do wytarcia. Na tarcie trze, ale ja nie mam na to czasu. Więc albo na nich leży, jakbym potrzebował, to będę miał. I dzisiaj będę miał, chyba jeszcze nie słodziłem. Do marchewki dajemy może łyżeczka cukru wystarczy, albo dwie. Półtora takie. Tu do herbatki oczywiście dwie kostki cukru. Nie robiłem nigdy z mandarynką. Coś będzie nowego. Mandarynka zamiast jabłka. Po prostu takie wariacje kulinarne trzeba wymyślać. O, moment, bo się zapomniałem. Damy się spali już tam. Spalą mi się parówki. Nie spaliła się, ale będzie ładnie odgrzana paróweczka. Kluski parowe. Panie kamerman, to się pan okrzania tam. Proszę. A już wszystkie tłuszcz wciągnęła. Bułeczki wciągnęły wszystkie tłuszcz. Piękne, zobaczcie, nie wiem czy się nabiera.
Także spróbujemy teraz. Może być. No i proszę Państwa, od dziewczyn fryzjerek skóreczka i kurczaszek. Nie do niuchania. Jedną już wezmę. Gorąco. Herbatka wystygnie na później. Proszę, i obiad jak marzenie. I suróweczka. Z pomarańczami. Mandarinki. Pichotka. Jeszcze sosik by się przydał. Nie mam teraz czasu. Karolina Nowak, pozdrawiam. Ast Ameba też pozdrawiam. Kto tam jeszcze? Anna Deserek. Kupione za 2 zł z groszami. Ciasto w Polomarkecie. Zobaczcie, już kawałek zjadłem w samochodzie. Także trzeba być sobą. Jestem sobą. Specyficzny smak z mandarynką. Myślę, że już możemy wyłączyć gaz. Proszę. Nie przypaliła się, ale ostygnie nam zaraz. Piękne kluski parowe. Już się wypalił. Wypiekł się wszystkim. Te kluski parowe były w Paryżu i wróciły ze mną. Także nic się nie zmarnuje. Kogo tam jeszcze pozdrowić? Driverzy z Zambrowa. No i te fryzjerki 3. Pozdrawiam. Od których mam to mięso. Jedzenie w XXI wieku to nie problem. Samotność to jest problem. Ja jej doświadczam.
Ilu z was jest samotnych? Ja 8 lat samotności żyję. Nie macie pojęcia, co to oznacza. Patrzcie, jak ładnie wypiekłem tą paróweczkę, kluskę parową na parze, pampuchy. Ela, super to mięsko. Dobrze, że się zdecydowałem je zjeść odgrzane. A bułeczkę połamałem ptaszkowi koło ciebie, koło zakładu. Także gołąbkowi nakruszyłem koło Grady. Że nic w przyrodzie nie ginie. A wiecie, dlaczego mi ludzie dają? Bo ja daję braciom mniejszym, ptakom, zwierzątkom. I Bóg błogosławi. Mam wyrzuty sumienia, że wczoraj w nocy Jurkowi Agaciakowi sandwichy nie zostawiłem, tych wegetariańskich makietek. Proszę, zobaczcie, jakie wypieczone. Upadło mi. Kiedyś bym 6 parówek zjadł. Teraz nie mogę tych dwóch mięsków nawet zjeść. Patrzcie, miałem dwie te nóżki i chyba nie zjem tej nóżki. Powiedzcie mi, czy nagrać wam filmik o samotności. Taki od serca. I coraz więcej was będzie na nią narzekało. Ludzi wokół masę, w sieci, same sieci są. A ciężko człowieka wśród tłumu znaleźć. Także marcheweczkę zjadłem. Sałatka z marchewki i z mandarynek. Ela, zobacz, jaką żeś mi dzisiaj obiad o kolację zrobiła. Zaraz to puszczę.
może ją zjem, ale nie chcę mi się, nie będę. Dziękuję. Więcej jeść nie będę. Herbatkę przygotowałem. Choć nie wiem, czy z rumiankiem, bo to z Francji miałem. Nie wiem jaka. Tutaj papierek wyrzuciłem. O. Jakaś taka. Coś takiego pijemy. Francuska socjalna. Rumianek czy coś takiego? Nie, to nie rumianek. Nie będę już czytał. Specyficzny zapach ma, smak ma. Zobaczcie, jaka ta dziewczynka była zawsze smutna. To spojrzenie, zobaczcie, jak na mnie wejrzała. Tata, to ty? Naprawdę ty jesteś moim tatą? Tak bym się pytała. No to co? Na zdrowie i hokahej. A, zjemy jeszcze na deserek kawałeczek ciasta. Żebyście widzieli, że to jest do jedzenia, nie do niuchania. Ma, kiedyś bym całe to ciasto zjadł. Suzana, jak się dorobię, tak samo. A potem, wiecie, jak ona przytyła? Ho, ho, ho. Jeszcze cena, 10 zł kilogram. Zawsze z promocji będę brał. 3 listy urzędowe dostałem, zaraz będę je czytał. Tak jak wam mówiłem, nie zależy już mi. Będę coraz mniej publikował. Z Paryża nie publikowałem, bo zapomniałem te klucze wziąć do biblioteki. Nie byłem w biblioteki, a w bibliotece mogłem z takiego foyer w kościele wszedł, ale nie miałem jak klucza, żeby włożyć tę kartę SD. Dlatego wam nie publikowałem. Hoka hej. Mam dwa fajne filmy spod kościoła. Ja się nie boję. Ksiądz proboszcz nie będzie mnie szantażował. Oni, wiecie co, jak Judasze wszyscy się zachowują, bo mamy obecne czasy. Także Nikula, Nikusia, Surusia, Tatusia. Hoka hej. I to by było na tyle.